Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w Wielką Środę. Wielu teraz myśli o spowiedzi, pamiętajmy o nich w modlitwie. A Ewangelia dzisiaj pokazuje zdradę Judasza i kończy się słowami: wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Jezus mówi mu: tak jest, ty. To jest dramat, który mamy dzisiaj w Ewangelii. Wiem, że jestem w grzechu. Wiem, że grzeszę i nie potrafię z tego zrezygnować. Nie potrafię z tego wyjść. Dramat czasu, okresu czasu jakiegoś, który myślę, że wielu z nas przeżywało coś takiego. W coś wszedłem i nie potrafię wyjść z tego grzechu. Różny to jest grzech. Okresy, które mamy w takim czy w takim grzechu, aż coś w końcu się takiego wydarzy, że udało się. Łaska, spowiedź, konferencja, coś usłyszeliśmy, zapłakaliśmy nad sobą. Ale ten moment, w którym jest teraz Judasz, czyli wchodzę w grzech, wiem, że to jest grzech, i nie umiem się wycofać. Bóg daje znaki, Bóg to pokazuje, a ja nie umiem zrobić kroku do tyłu, aby się zatrzymać. Aby powiedzieć: wycofuję się z tego zła, wycofuję się z tego grzechu. Widzę, że... Bo tu jest wolą, Judasz jest, to jest jego decyzja. On może nie pójść, nie sprzedać Jezusa, ale wszedł w układ. Wszedł w coś, z czego nie potrafi wyjść. Chce mieć twarz, chce ją zachować, chce dalej być tym, że to ja. Popatrzmy w ten sposób. Być może przed nami jest właśnie dzisiaj czy jutro spowiedź, gdzie jakieś zło zatrzymamy. W coś, co weszliśmy i wiemy, że jest złe, no ale zrobiliśmy. Przyznać się, zatrzymać zło. To zawsze jest możliwe. Zawsze. Judasz nie musiał się powiesić. To nie musiała być jego droga. Nie umiał się zatrzymać. Ale drogą dla nas jest droga z Jezusem. Jezus ma dla nas cały czas wyciągniętą rękę. Zapraszam do tego. Zachęcam, żeby tak spojrzeć na tę Ewangelię i prosić Boga o ocalenie. Ocalenie każdego z nas. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli zauważysz czy pomyślisz, że ten odcinek może być komuś przydatny, to wyślij go. Udostępnij na WhatsAppie, na Facebooku, w różnych miejscach, aby doświadczyć ocalenia. Judasz widzi, że grzeszy i nie może powiedzieć stop, nie umie powiedzieć stop. Pomódlmy się drogą krzyżową. Tutaj możemy kliknąć, jest link do drogi krzyżowej. Możemy też przejść do gorzkich żali. To jest ten link tutaj z boku, bardziej na dole. Niech to nas poprowadzi. Bądźmy przy Jezusie, rozważajmy treści męki Pańskiej i wszystkiego dobrego Wam życzę na ten wielki tydzień.